Na pewno gdzieś tam zostały zrobione na specjalne zamówienie, bo tak podejrzewam. Roczna 13. Classic Mania odbywa się pod hasłem American Cars Mania, tak? Czyli jesteśmy ukierunkowani głównie na tą motoryzację zza oceanu. Przy czym jak w każdej innej edycji tego zlotu przyjmujemy wszystkie pojazdy zabytkowe. Dla pojazdów zabytkowych przyjęliśmy kryterium 30 lat, natomiast amerykańskie potraktowaliśmy z racji myśli przewodniej imprezy ulgowo i amerykańce wpuszczamy do 25 lat, czy od 25 lat, natomiast z wyłączeniem takich legendarnych muscle carów typu Ford Mustang, Chevrolet Camaro. To jest Lincoln Continental z 78 roku, produkcja amerykańska. Lincoln, luksusowa marka Forda. No całe w turkusie, jak widać, długo polowałem na taki egzemplarz. Z ciekawostek, wyposażenie, o jakim w Europie nie słyszano w tamtych czasach, czyli tempomat w kierownicy, wspomaganie oczywiście, radio ośmiościeżkowe, klimatyzacja, elektryczne fotele, 4 zapalniczki, 4 popielniczki, doświetlanie zakrętów, follow me home, system odprowadzania, że światełka się gaszą dopiero po jakimś czasie. Wszystko co się dało, łącznie z regulowanym lusterkiem do makijażu, z regulacją oświetlenia, wszystko. Samochód całkowicie w oryginale, bardzo długo polowałem na egzemplarz, który będzie absolutnie cały turkusowy, tak jak widać. Turkusowy lakier, turkusowe wnętrze, fotele, podłoga, podsufitka, nawet szyby są o takim lekko turkusowym zabarwieniu. Czym pan tu dzisiaj przyjechał? Mustangiem Fastbackiem z 69 roku, Mach jeden. Cały oklejony folią specjalnie, żeby zachować ten lakier. To jest samochód taki, że wsiadam i jeżdżę. To nie jest, że on stoi w garażu. Oczywiście trzeba go wypucować, wszystko ten, ale głównie chodzi o jeżdżenie, poznawanie ludzi. Co weekend, jak pogoda inno pozwala, jeździmy. Ostatnia niedziela sierpnia, niedziela handlowa.